Za nami majowa 15. już sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego 5. kadencji. Jej miłym akcentem było wręczenie nagród laureatom 6. edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci Bezpiecznie na wsi – najniebezpieczniejsze atrakcje na wakacjach. Na szczeblu powiatowym w konkursie wzięło udział 86 uczniów z 12 szkół podstawowych. W grupie uczniów klas 0-3 laureatami zostali pierwsze miejsce Jakub Kowalski ze Szkoły Podstawowej w Zeńboku, drugie miejsce Maria Kasprzycka ze Szkoły Podstawowej Krasne, trzecie miejsce Krzysztof Morawski ze Szkoły Podstawowej Wola Wierzchowska. W grupie klasy 4-6 laureatami konkursu zostali pierwsze miejsce Maria Piekarska, Szkoła Podstawowa Gołymin Ośrodek, drugie miejsce Anna Sokołowska, Szkoła Podstawowa w Sońsku, trzecie miejsce Emilia Hondzyńska, Szkoła Podstawowa Gołymin Ośrodek. Nagrody i dyplomy wręczyli starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego Zbigniew Gutowski. Towarzyszył im Mirosław Szymańczyk, dyrektor oddziału KRUS w Ciechanowie. Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego, który upamiętnia pierwsze wolne wybory samorządowe z 90 roku, życzenia ciechanowskim samorządowcom powiatowym złożyli obecni na sesji poseł Robert Kołakowski i posłanka Anna Cicholska oraz kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Bieńkowski. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, żeby ta praca sprawiała Państwu satysfakcję i żeby była doceniana przez społeczeństwo, bo to bardzo ważne, żeby społeczeństwo doceniało to, co Państwo robicie, bo czasami ta praca dzieje się w cieniu gabinetów, w biurach i nie zawsze i różnie jest oceniana. Dlatego życzę, żeby społeczeństwo właśnie jak najlepiej oceniało Państwa pracę. Dziękuję Państwu za wkład włożony w pracę terytorialną, w pracę samorządową i życzę wszelkiej pomyślności, aby ta praca mogła zaowocować dla dobra naszej małej ojczyzny. Myślę, że współpraca administracji samorządowej, wojewódzkiej, rządowej będzie układała się bardzo dobrze. Ja jestem otwarty w razie czego na taką współpracę i liczę również na Państwa. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Starosta ciechanowski Sławomir Morawski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Radni wysłuchali sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii w Ciechanowie Bogdana Latko z wykonania zadań Inspekcji Weterynaryjnej w powiecie ciechanowskim w 2015 roku i informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie Arkadiusza Muszyńskiego o ubiegłorocznych zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek Straży Pożarnej na terenie powiatu. Radni podjęli także dwie uchwały. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego i zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok. Obie przyjęto jednogłośnie. W punkcie interpelacje i zapytania radna Ewa Gładysz pytała o działalność firmy Ventus składającej odpady w dawnej ciechanowskiej cukrowni, a radny Stanisław Kęsik o utrudnienia w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych na wózkach w okolicach DPS Kombatant w Ciechanowie. W informacjach, które przedstawił zarówno lekarz powiatowy weterynarii, pan dr Latko, jak i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, ten obraz dla powiatu ciechanowskiego rysuje się jako dobre zabezpieczenie. Zarówno jeżeli chodzi o zabezpieczenie weterynaryjne, co prawda obok Państwowego lekarza weterynarii pracuje wielu lekarzy weterynarii, prawda, prywatnie lecząc zwierzęta, ale przede wszystkim Państwowy lekarz weterynarii zabezpiecza badanie żywności. Na terenie powiatu są również duże zakłady jak Cedrop, prawda, który produkuje olbrzymie ilości mięsa drobiowego. Ono musi być wszystko oczywiście zbadane. Jeżeli chodzi o... No i nie ma przypadków, żeby, przynajmniej mnie jest niewiadomo i z tej informacji nie wynikało, żeby były tutaj jakieś problemy. Jeżeli chodzi o tą drugą informację,
No to okazuje się, że Państwowa Straż Pożarna wespół z ochotniczymi strażami, których 55 jest na terenie powiatu ciechanowskiego, w sposób dobry zabezpieczają bezpieczeństwo. No oczywiście to nie od strażaków zależą zarówno ilość pożarów, jak i ilość tak zwanych innych zdarzeń. To są przede wszystkim różnego rodzaju, no chociażby wypadki komunikacyjne, ale i takie, no powiedzmy, bardzo uciążliwe dla naszego mieszkańca, jak chociażby czy osy, czy inne, prawda, owady, które w różnym okresie czasu rozdrażnione próbują swoją energię rozładować, prawda, gdzieś tam na ludziach. I to też jest olbrzymia pomoc, której oczekują mieszkańcy, i ta pomoc jest przez oczywiście strażaków w tym przypadku najczęściej Państwowej Straży Pożarnej, bo trzeba mieć też jakby stosowne wyposażenie i ubranie, żeby można takie interwencje podejmować. Także ten obraz, który się wyłania, no mamy, można powiedzieć, że leżymy również w takim miejscu w Polsce, gdzie no nie nawiedzają nas jakieś olbrzymie atmosferyczne, chociażby czy huragany, czy gradobicia, prawda, czy inne tego typu wydarzenia. I oby tak pozostało jak najdłużej.